dzisiejszym mamy finał konkursu kulinarnego. Jest to konkurs ten jest zakończeniem projektu współfinansowanego z Stowarzyszenia Dolina Raby. Zadaniem tego projektu, albo celem tego projektu, przede wszystkim było doposażenie kuchni w naszej remizie strażackiej. Większość środków była właśnie przeznaczona na ten cel. Jak wspomniałem na samym początku, dzień dzisiejszy jest zakończeniem tego projektu, w którym jest finał konkursu kulinarnego. Spotkały się tutaj jednostki, przedstawiciele z jednostek z Doliny Raby. W sumie są tutaj trzy zespoły, dużo zaproszonych gości. Nie dopisała nam pogoda, bo ten konkurs kulinarny miał być połączony z grami i zabawami terenowymi z udziałem przede wszystkim strażaków z młodzieżowej grupy naszej jednostki, jak również z dziećmi z zespołu szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu. No niestety pogoda nie dopisała. Te zabawy i gry musieliśmy przenieść do wnętrza budynku. Dzięki możliwościom internetowym takie gry przeprowadziliśmy multimedialnie. Panie bardzo mocno zaangażowane, są to przede wszystkim nauczyciele z okolicznych szkół, pomogły nam w tym. Główną osobą, która się zajęła tym projektem, była zresztą pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, to jest nasza druhna Anita Twardosz, która wraz z mężem od samego początku w dużym stopniu się tym zajmowała. Wspólnie z zaangażowaniem poprzedniego pana burmistrza Stanisława Gaworczyka, jak również pracowników Urzędu Miasta, pani Renaty Kierepki, Ani Kokoszki, zaczęliśmy działać już na początku roku 2014. Cały rok gromadziliśmy odpowiednie dokumenty, zmieniały się pomysły. W efekcie udało nam się podpisać umowę w Wigilię minionego roku, umowę z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, co pozwoliło nam rozpocząć już działania, których efekt widzimy dzisiaj. Mamy nową, wyposażoną bardzo dobrze kuchnię, sprzęt i tak dalej, jak również udany, myślę, dzisiejszy konkurs. Okazuje się, że właściwie nasza tutaj Wiśnicka Straż Pożarna Ochotnicza to takie centrum kulturalne naszej wsi i dlatego chcemy rozwijać się coraz bardziej, aby umożliwić lokalnej społeczności, nie tylko tutaj z Małego Wiśnicza, Wiśnicza Małego, ale również z okolicznych miejscowości, aby mieli to miejsce, gdzie mogą przyjść, gdzie mogą spędzić czas, a do tego oczywiście potrzebne są środki. Środki udało nam się pozyskać poprzez projekt PROW, czyli odnowa obszarów wiejskich. Projekt, głównym celem projektu było doposażenie kuchni. Natomiast taką imprezą właśnie wspomagającą, która ma pokazać, do czego będziemy wykorzystywali tą kuchnię, jest właśnie ten konkurs. Nasze jury, które będzie oceniało te potrawy, jest to rozum staropolski oraz danie węgierskie, będą oceniane za zgodność potraw z recepturami wybranymi właśnie z pierwszej polskiej księgi kucharskiej, ilość i sposób wykorzystania w potrawach produktów lokalnych Doliny Raby. Bo przede wszystkim jesteśmy członkami, nasza gmina Nowy Wiśnicz wraz z drużynami, gminami z drużyn zaproszonych, jesteśmy właśnie członkami AGD Dolina Raby. I dlatego chcielibyśmy promować nasze lokalne produkty. Państwo będą mogli zobaczyć, usłyszeć, ile z tych produktów zostało wykorzystanych do tych naszych dań. Będą mieli okazję skosztować. Tutaj w tle mają możliwość oglądania również prezentacji ziemi wiśnickiej, właśnie tych naszych największych skarbów. Natomiast nasze dzieciaczki miały możliwość przez 2 godziny dzisiaj
spacerować po ziemi wiśnickiej, biorąc udział w burze terenowej. Niestety pogoda troszkę nam spłatała figla, ale daliśmy sobie radę, przeprowadziliśmy spacer online, czyli używając Google Maps, i wszystkie zadania, które zrobilibyśmy normalnie w terenie, wykonaliśmy. Myślę, że dzieciakom się podobało. Natomiast oczywiście Państwo też będą mieli możliwość zagłosowania. W momencie, kiedy komisja konkursowa już podejmie swoją decyzję, zdegustuje, Państwo będą mieli również możliwość degustacji tych potraw. Tutaj na tym stole znajduje się koszyczek z takimi karteczkami. I drugi na puste na już zapełnione. Umówmy się, drodzy Państwo, że począwszy od pierwszego to pierwszy, drugi, trzeci. Państwo będą degustować, zdecydują, która jest najsmaczniejsza, które dania, czy ogólny wyraz w ogóle, która drużyna Państwu najbardziej odpowiada. Zapisujecie na karteczce numer tej drużyny i wrzucacie do tego koszyczka. Czyli przypominam, grupa numer 1, 2 i 3. I w ten sposób również Państwo będą mieli możliwość wpłynąć na wynik tego konkursu. Dziękuję. Oraz od Skóry Wiejskiej, która jest również od pani Sukowa. Na naturalnym zbożu, na robakach, grzebiąca w ziemi. Dokładnie. Najlepsze, szczęśliwe, zadowolone. Niosą takie jajka.
Wiśniczu Małym. Stoimy przy budynku jednostki OSP. Nasza jednostka została założona w 1952 roku. Obecnie liczy 45 członków strażaków czynnych oraz 32 osoby w drużynach młodzieżowych. Muszę tutaj wspomnieć, że nasza jednostka nawiązała współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Małym Wiśniczu. Ta współpraca układa się bardzo dobrze, czego efekty pewnie dzisiaj tutaj widać. Panie nam pomagają, my im pomagamy i zresztą były wdrożone w realizację tego projektu właśnie panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Pomysł na boisko sportowe w tej chwili obecnej, które realizujemy, narodził się w zeszłym roku, tak naprawdę podczas pikniku, kiedy można powiedzieć w różnych rozmowach doszliśmy do pozyskania przez byłego burmistrza Stanisława Gaworczyka, który nam, można powiedzieć, zafundował tą działkę, na której w chwili obecnej wykonujemy pracę za pomocą Urzędu Gminy, gdzie czynimy wielkie starania w związku, że druhowie w czynie społecznym wykonują większość prac na terenie tego boiska sportowego. No. Więc w przyszłości planujemy, czynimy starania, by wejść do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a także będziemy czynić starania na zakup lub pozyskania innego samochodu młodszego do ratownictwa, który będziemy niebawem musieli wymieniać. Jury, która ogłosi werdykt po drugiej naradzie, dyskusja, myślę, że udało się w końcu ustalić. Oddaję mikrofon pani burmistrz, pani Małgorzacie, jako przewodniczącej jury. Bardzo proszę. Dziękuję. Wprawdzie jestem przewodniczącą, więc cały, że tak powiem, zaszczyt spływa na mnie ogłoszenia wyników. Niemniej jednak nie czuję się tutaj jakimś takim ekspertem kulinarnym, więc myślę, że więcej mogłaby pani powiedzieć pani Anna Joł. Mogłaby więcej powiedzieć na temat tych kunsztu kulinarnego, ale postaram się przedstawić, jakie były tutaj nasze troszkę dyskusje, dywagacje na temat potraw, które przedstawiły poszczególne drużyny. Więc muszę powiedzieć tak, że wszystkie drużyny tutaj bardzo dobrze się spisały. Nie było łatwo ocenić, która drużyna, że tak powiem, ugotowała smaczniejszy rosół, czy też bardziej zgodny z recepturą, według której to robiła, ponieważ receptury bardzo pozwalały na bardzo dużą swobodę realizacji tego, więc trudno powiedzieć, ale wszystkie te potrawy były zgodne z tą recepturą. Wszystkie były pięknie podane, estetycznie. We wszystkich były użyte regionalne produkty. Niemniej jednak musieliśmy jakoś tutaj ocenić, gdzie było więcej tych regionalnych produktów, gdzie mniej. No i okazuje się, że zgodnie jury stwierdziło, że drużyna pierwsza użyła największą ilość tych produktów regionalnych. Być może łatwiej było to ocenić, ponieważ przygotowała takie jakby karty, zestawienia, na których było widać, jakie to produkty, natomiast pozostałe drużyny musiały słownie przekazać to, więc może tak nie wszystko dotarło do jury. Natomiast tutaj pierwsza drużyna jakby udowodniła to, że ma więcej tych produktów. Jeśli chodzi o pozostałe walory, no były naprawdę bardzo zbliżone. Trudno było ocenić. Na przykład potrawa węgierska, wszyscy zgodnie uznali, że najsmaczniejsza i chyba najbliższa recepturze była ta potrawa, którą wykonała drużyna numer 2, drużyna z Biskupic. Także tutaj gratulacje. Też muszę powiedzieć, że w drużynie z Biskupic tylko był makaron robiony ręcznie, natomiast
pierożki w pierwszej drużynie i makaron w drużynie trzeciej, no to były produkty lokalne, więc też tutaj trudno jest to ocenić, co było bardziej wartościowe. Niemniej jednak na przykład ja osobiście uznałam, że makaron robiony ręcznie jest najsmaczniejszy. Żeby już nie przedłużać, to przedstawię Państwu, jaki był werdykt końcowy jury, a później przedstawię ilość punktów uzyskanych przez publiczność. Jest to, największą ilość punktów do zdobycia to była przez komisję, to było 50 punktów. Drużyna pierwsza zdobyła 46,2 punkta, to jest średnia wyciągnięta ze wszystkich głosów z komisji, osób, które były w komisji. Drużyna druga otrzymała 37,6 punkta i drużyna trzecia 34,6 punkta. Jak widać, proszę Państwa, różnice są niewielkie, ale są. Publiczność przyznała następującą ilość punktów. I tak. Drużyna pierwsza otrzymała 41 głosów publiczności, drużyna druga 6 głosów publiczności, drużyna trzecia 16 głosów. 4 głosy były niestety nieważne, ponieważ ktoś tam albo nie czytał, nie wpisał numerek, albo po prostu zaczął pisać, a jakby tak wyglądało, jakby nie skończył. W związku z tym drużyna pierwsza uzyskała 10 punktów, drużyna druga 6 i drużyna trzecia 8 punktów. Po zliczeniu punktów przyznanych przez jury i przez publiczność, największą ilość punktów otrzymała drużyna numer 1, czyli drużyna z Małego Wiśnicza. I tym samym... Było to 56,2 punkta. W kolejności następnej drużyna z Biskupic 43,6 punkta i drużyna. Trzecie miejsce drużyna z Rzegociny 42,6 punkta. Różnica naprawdę niewielka, ponieważ wszystkie potrawy były pyszne, a myślę, że wynik jest właściwie zrozumiały, ponieważ no, większość publiczności to mieszkańcy Małego Wiśnicza, więc jest to oczywiste i zrozumiałe, że głosowali na swoim. Gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. Podziwiam ten wkład pracy, którą tutaj wszystkie drużyny włożyły, tą estetykę podania, estetyka stołu, przybrania stołu. Oczywiście tu jeszcze humor się liczył, tak? Więc też jury debatowało nad tym, która drużyna była tutaj najbardziej jakby wesoła. Nie będę powtarzać, co tutaj mówiliśmy. Także gratuluję tej wspaniałej imprezy, gratuluję panu Piotrowi jako, na ręce pana Piotra jako prezesa straży, ale tu wszystkim strażakom gratuluję, ponieważ no, wiem, że impreza ta jest jakby uwieńczeniem projektu, który tutaj państwo pisaliście. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że projekt w ogóle powstał, że pieniądze się udało zdobyć. I gratuluję w ogóle pomysłu, inicjatywy, aktywności. Zresztą tutaj w Małym Wiśniczu już jestem któryś z kolei raz na podobnej imprezie i zawsze no, nic innego mi nie wypada, jak tylko bardzo pochwalić i pogratulować. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję wszystkim osobom, które pracowały w jury i dziękuję drużynom. Bardzo mi jest miło ogłosić, że i pewnie rozdać nagrody, tak? Mamy 3 miejsca punktowane. Na szczęście każda z drużyn dzisiaj otrzyma nagrodę. No może zaczniemy od nagrody trzeciej. Czyli są to bony towarowe o wartości 150 zł. Zapraszamy drużynę. Drużynę Thank you.
drugie miejsce gmina Biskupice. Zapraszamy serdecznie. Wiśnicz Mały reprezentowały Renata Pawlik, Urszula Gawiekowska, Jadwiga Chodur, Katarzyna Sułek, Krzysztof Rozum, Agnieszka Sułek. Wspólnie przygotowaliśmy dwa dania. Pierwszy z nich był rosół, z którym wykorzystaliśmy produkty lokalne, między innymi pierożki babci Wandzi oraz kurę wiejską z Wiśnicza Małego oraz kaczkę, która również wywodziła się z Wiśnicza Małego. Drugim daniem było potrawa węgierska, w której skład wchodziły produkty lokalne, między innymi jabłka z Leszczyny, makaron gryczany z firmy Elmak oraz mięso wołowe. Wspólnie razem dokonaliśmy dużego wysiłku i przygotowaliśmy w dniu dzisiejszym smaczne potrawy, które zagościły na stole i którym rozkoszowali się mieszkańcy Wiśnicza Małego oraz Wiśnicza Starego, jak i przybyli zaproszeni goście. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim naszym strażakom z jednostki, na czele z całym zarządem, tymi najstarszymi seniorami, można powiedzieć, jak i najmłodszymi strażakami, którzy od samego początku bardzo się angażowały, pracowały i działały po to, aby ten projekt dobiegł do końca i aby jego efekty były pozytywne. Chciałbym też podziękować pracownikom ze Stowarzyszenia Dolina Raby, z członkom samorządu lokalnego, tego byłego i tego obecnego, pani burmistrz Małgorzacie Więckowskiej, jak również byłemu panu burmistrzowi Stanisławowi Gaworczykowi, który też wspierał nas w tych działaniach w celu pozyskania tychże właśnie środków. Bardzo dziękuję. Jest to pierwsza impreza, która jest przez panią obsługiwana tutaj u nas w remizie. Bardzo dziękuję, że należą się im gorące brawa. Teraz już kończąc, chciałbym powiedzieć, że decyzją naszej drużyny, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, uzyskała tą najwyższą nagrodę, największą nagrodę, bon o wartości 350 zł. Drużyna po konsultacji stwierdziła, że przekaże tą wygraną dla Koła Gospodyń Wiejskich Wiśniczo Mały, aby panie mogły to spożytkować w odpowiedni sposób, jako wyraz naszej wdzięczności, podziękowania za tą współpracę. I tutaj nasz reprezentant jedyny pan przekaże te wolne ręce, że pani prezes naszego stowarzyszenia. Zapraszam po raz kolejny wszyscy do stołów. Zapraszam panie z Koła Gospodyń Wiejskich też do nas. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że nagrody przyczynią się do wsparcia drużyn.
wszystkich Państwa zapraszamy do dalszego wysiadywania.